Grzegorz Kazdebkę, mruczando na trzy rodziny i jedną kamienicę. Czyta Przemysław Glapiński. Drodzy czytelnicy, podobno ludzie dzielą się na wielbicieli kotów i na wielbicieli psów, a ja przyznam, zawsze należałem do tej drugiej grupy. Tam jednak, gdzie mieszkam, żyje sobie pewien kot, szary, Odrobinę łakomy, ceniący proste przyjemności życia, takie jak drzemka na parapecie czy radosna gonitwa za gołębiami. Czasami mnie odwiedza, podobnie zresztą jak i innych mieszkańców naszej kamienicy, głównie po to, aby łaskawie pozwolić, byśmy drapali go za uchem. Ciekawe, myślałem, patrząc kiedyś w jego przymrużone ślepia, czy z punktu widzenia kota nie jesteśmy śmieszni? My, ludzie! Z tym naszym wiecznym pośpiechem i ciągłym oczekiwaniem na coś, co ma nastąpić? Zamruczał twierdząco. Z tego mruczenia powstała cała książka. Kot chodzi w niej od drzwi do drzwi kamienicy na warszawskiej saskiej kępie i patrzy na mieszkających tam ludzi, dużych i małych. Bywa, że patrzy z politowaniem. Przecież gdy miseczka jest pełna, a kuweta wysprzątana, to wszystko jest dobrze. Po cóż więc te nerwy? Dlatego, litując się nad nami, udziela czasami prostej rady, którą zdradzę teraz moim czytelnikom. Miał. To takie proste. Grzegorz, kazdepkę. Występują. Mieszkańcy poddasza. Rodzina gołębi. Nic dodać, nic ująć. Mieszkańcy drugiego piętra. Pan Grzegorz. Bajkopisarz, który jakimś cudem jest nie tylko jednym z bohaterów tej książki, ale i jej autorem. Pani Zosia, wielbicielka opery, ładnych sukienek i swego męża. Kacper, nastolatek z elektryczną gitarą, który wydał wojnę ciszy i porządkowi we własnym pokoju. Mieszkańcy pierwszego piętra, pan Rafał. Sympatyczny prawnik, którego spokój i pogoda ducha są tak zaraźliwe, że właściwie pan Rafał powinien być sprzedawany w aptece jako lek na skołatane nerwy. Julek, trzylatek, z którego wyrośnie kiedyś piłkarz, tenisista, a może i podrywacz. Tomek, pięciolatek, z którego wyrośnie kiedyś filozof, artysta, lub wiecznie zamyślony poeta. Pani Grażyna, dziennikarka zajmująca się zawodowo zdrowiem i jedzeniem, a prywatnie tym samym, oraz domem, dwoma synkami i panem Rafałem. Mieszkańcy parteru. Pani Daria, jedyna prawdziwie dorosła i odpowiedzialna osoba w całej kamienicy. Pracuje w banku i zajmuje się sprawami, których nikt poza nią nie rozumie. Pan Marian, aktor, który marzy o wielkich teatralnych rolach, ale najczęściej gra marchewkę w telewizyjnych reklamach. Agatka dziewięcioletnia córka pani Dari i pana Mariana, wielbicielka perkusji, przymuszana do gry na pianinie, zapowiedziała, że gdy dorośnie, będzie wojującą feministką cokolwiek to oznacza. Dzbanek. Kot o urodzie pirata, a to za sprawą krzywego kła, pamiątce po bezmyślnym łobuzie, który zobaczył w dzbanku piłkę nożną. Mimo drobnego defektu na urodzie jest wspaniałym okazem tak zwanego szarego dachowca, choć zdecydowanie bardziej pasowałoby do niego określenie parapetowiec. Swoje imię zawdzięcza upodobaniu do strącania z wysoka dzbanów, wazonów i flakonów. Mieszkańcy piwnicy. tej od strony ogródka. Alfred i Fryderyk. Pająki. Lato. Początek. Kamienica, w której mieszka kot dzbanek, jest nieduża, dwupiętrowa. Każde piętro zajmuje inna rodzina. Do tego dochodzi jeszcze piwnica i niziutkie poddasze. W piwnicy pomieszkują jedynie dwa pająki Fryderyk i Alfred bardzo sympatyczne stworzenia. A czasami też zatrzymują się w niej wycieczki duchów z zagranicy. Z kolei poddasze zajęła hałaśliwa Czereda Gołębi. Dzbanek często siada na ostatnim, najwyższym stopniu klatki schodowej, zadziera łepek i patrzy na klapę w suficie. Dochodzą z za niej tu pod ptasich nóżek, gruchanie i poświstywanie wiatru. Niestety, klapa wygląda na zbyt ciężką, aby dzbanek dał radę ją unieść. Poza tym, aby się do niej dostać, musiałby przytargać tu drabinę z piwnicy. Niełatwe zadanie dla kota. Oczywiście, Fryderyk i Alfred z pewnością ruszyliby z pomocą bo to bardzo uczynne pająki. Mają jednak już swoje lata. Nie, nie, szkoda ich zdrowia. A gdyby przekonać któregoś z dwunożnych mieszkańców kamienicy, najłatwiej poszłoby z dziećmi. Dzieci dzbanka rozumieją. Lecz trudno oczekiwać, że trzyletni Julek z pięcioletnim Tomkiem wymkną się niepostrzeżenie spod troskliwych skrzydeł mamy i ruszą do piwnicy. Z kolei dziewięcioletnia Agatka jest jeszcze w szkole. Szkoda. Na dorosłych nie ma co liczyć. Nie rozumieją kociej mowy, nic a nic. Gdy Zbanek mówił ostatnio panu Marianowi, że rynna jest zatkana liśćmi, pan Marian zachichotał, poklepał się po brzuchu i zapytał, No co, zgłodniało kocisko? A gdy dzbanek chciał przekazać pani Darii informację, że zepsuł się kaloryfer, pani Daria otworzyła drzwi i powiedziała, Proszę, proszę, rób Siusiu. Jakby całe życie dzbanka kręciło się wokół jedzenia i kuwety. Pozostali jeszcze pani Grażyna i pan Rafał z pierwszego piętra, ale o tej porze pewnie są w pracy. A pan Grzegorz, bajkopisarz z drugiego. Dzbanek przeniósł wzrok z klapy w suficie na drzwi mieszkania numer cztery. Tak, bajkopisarz to dobry pomysł. Po pierwsze, pracuje zwykle w domu, a po drugie, jest odrobinę dziecinny, dzięki czemu można się z nim od biedy dogadać. Pytanie tylko, jak go oderwać od komputera? Okazało się to prostsze, niż dzbanek przypuszczał. Dzbaniu, z nieba mi spadasz, wrzasnął pan Grzegorz, ledwie dzbanek drapnął w drzwi. Muszę napisać bajkę kryminalną, na dzisiaj. Redakcja wydzwania co chwilę z pytaniem, kiedy dostanie tekst. Zanim dzbanek zdążył choć pisnąć, pan Grzegorz chwycił go. Zaniósł do gabinetu i posadził na biurku. No dalej! zawołał, siadając przy komputerze. Opowiadaj! Będziesz moją Włochatą muzą. Miał? zdziwił się dzbanek. Wiem, wiem, najgorzej jest zacząć! gorączkował się pan Grzegorz. Pierwsze zdanie przychodzi zawsze z trudem, ale wyduś je z siebie, spróbuj. Najwyżej poprawimy je i zaczniemy od nowa. Miał? westchnął dzbanek. Może być, pochwalił pan Grzegorz, a potem zaczął pisać. Gangster Gołąb przyczaił się na szczycie drapacza chmur, czekając, aż detektyw dzban zniknie z pola widzenia. Dzbanek pokręcił z rezygnacją łebkiem. Proszę, bajko pisarz, a też niewiele rozumie. Rozmówki Polsko-Kocie. Kot dzbanek mógłby dużo opowiedzieć o warszawskiej saskiej kępie, a zwłaszcza o okolicach ulicy Walecznych, ale nikt go o nic nie pyta. A jeżeli już, to są to błahe pytania w rodzaju: Zjadłbyś coś dzbaniu? albo Gdzie byłeś? Ludzie nie są jednak zbyt rozumnymi istotami. Zadają pytania, lecz nie słuchają odpowiedzi. Nawet ci, u których dzbanek mieszka: pan Marian, pani Daria i ich córka Agatka. Pan Marian twierdzi, że potrafi zagrać wszystko, nawet kota. Najczęściej jednak gra marchewkę lub pora w telewizyjnych reklamach mrożonych zup i sałatek. Kiedyś występował także jako teflonowa patelnia, po której wszystko spływa. Ciężko to odchorował. Gdy pani Daria wysyłała go w tamtym czasie na bazarek przy ulicy Niekłańskiej, przed wyjściem na zakupy maskował się dokładnie. Wciskał na głowę wiklinowy kapelusz z opadającym rondem, nakładał okulary przeciwsłoneczne, garbił się, czasami nawet wypychał sweter małą poduszeczką. A i tak zawsze, zawsze ktoś na jego widok przypominał sobie o jajkach lub oleju do smażenia. – W czym pan teraz zagra? – spytała kiedyś pani Dorotka ze sklepiku mięsnego. – Może wreszcie w Hamlecie? – wymamrotał pan Marian. – Hamlet! – Sztuka teatralna Williama Shakespeare'a, angielskiego poety i dramatopisarza, który od ponad 400 lat uważany jest za jednego z geniuszy teatru. Prawie każdy aktor marzy, aby zagrać rolę w którymś z jego dzieł. Tytułowy Hamlet to imię aż dwóch pojawiających się w sztuce postaci zmarłego króla oraz jego syna. Właśnie z tego utworu pochodzi słynne zdanie: być albo nie być. Oto jest pytanie. O! ucieszyła się pani dorotka. To coś o szynce? Pan Marian uśmiechnął się krzywo, ale nic nie odpowiedział. Nie wszyscy przecież muszą znać się na teatrze. Ba, nie wszyscy muszą do niego chodzić. Niestety, prawie wszyscy oglądają telewizję. A pan Marian zauważył ze smutkiem, że im częściej pokazuje się w telewizyjnych reklamach jako marchewka, porczy, patelnia, tym rzadziej jest angażowany do występów na prawdziwej teatralnej scenie. Reżyserzy boją się, że gdy widzowie go zobaczą, zacznie im burczeć w brzuchach. A przecież pan Marian potrafi zagrać wszystko, dosłownie wszystko. Kota dzbanka? Proszę bardzo, bez problemu. Dlatego czasami mruczy i miałczy, żeby popisać się przed żoną, i bardzo jest z siebie dumny. Żona klaszcze, pan Marian kłania się, wyraźnie z siebie zadowolony, a dzbanek patrzy na oboje z pobłażaniem. On jeden wie, jak słabo panu Marianowi poszło. Żaden porządny kot nie wydawałby takich dźwięków. Zresztą i nieporządny kot również nie miałczałby w tak okropny sposób. Prędzej można by posądzać o to złośliwego szczura lub zepsutą sokowirówkę. Dużo lepiej miałczenie wychodzi Agatce. skończyła niedawno dziewięć lat i, zdaniem dzbanka, jest jedyną osobą w tej rodzinie, która ma jako takie zdolności językowe. Chodzi rzecz jasna o język koci. Agatka potrafi miałczeć, mruczeć, a czasami nawet parskać. Poza tym nie trzeba namawiać jej do zabawy. Przewalają się wspólnie podywanie, dywanie, biegają za piłką do tenisa, a czasami siedzą przy oknie, spoglądając na moknący w deszczu ogród na tyłach kamienicy. Mieszkanie kota banka zajmuje parter niedużego przedwojennego budynku. Okna kuchni wychodzą na ulicę. Zazwyczaj nie dzieje się na niej nic ciekawego. Za to z okien zarówno salonu, jak i pokoju agatki można patrzeć na ogród. Rośnie tu grusza, równie stara jak kamienica, rośnie też trawa, rosną kolczaste krzewy, za którymi dzbanek nie przepada, strasznie kłują w nos. Najważniejsze jednak, że przylatują tu ptaki. Ptaki dzielą się na te, które łatwo złapać, i te, których złapać nie sposób. Te, które łatwo złapać, można podzielić na smaczne i niesmaczne. Ptaki, których nie sposób złapać, dzielą się na szybkie i bardzo szybkie. Pani Daria gniewa się, gdy dzbanek przynosi do domu skrzydlaty podwieczorek. Jedynie Agatce można od czasu do czasu pochwalić się zdobyczą. Opowiedzieć ci coś? mruczy dzbanek, patrząc na dziewczynkę. Chcesz jeść? Agatka nic nie rozumie. Nie! Dzbanek macha z irytacją ogonem. Chcę opowiedzieć ci o duchu, którego spotkałem dzisiaj w piwnicy. Dobrze, mówi Agatka. Naleję ci wody. Dzbanek kręci z niezadowoleniem łebkiem. Tyle chciałby jej powiedzieć. I to nie tylko o sympatycznym duchu, z którym spotyka się każdego tygodnia w piwnicy przy rowerach. Może napisalibyśmy rozmówki polsko kocie, proponuje wieczorem, gdy wślizguje się ukradkiem do łóżka Agatki. Ale. A już śpi. Dzbanek wzdycha, siada na poduszce i przekrada się do jej snów. Gdy dziewczynka otwiera rano oczy, jest pewna, że sama wpadła na ten genialny pomysł. Rozmówki, polsko-kocie? Dziwi się pan Marian. Czemu nie? Mogę być ekspertem. Po czym zaczyna miałczeć, zapraszając dzbanka na śniadanie. W rzeczywistości jednak mówi coś w rodzaju: kipi, bubu, brzdęk, chlapciaw. Dzbanek patrzy na niego z politowaniem. Dorośli już raczej niczego się nie nauczą, ale jest nadzieja, że zagadką utnie sobie kiedyś miłą pogawędkę. Pod schodami. Wakacje, zdaniem kota dzbanka, są całkiem przyjemne, o ile nie trzeba nigdzie wyjeżdżać. Bo co to w ogóle za pomysł, żeby rozstawać się z wygodną poduszką, miseczką z jedzeniem, sztuczną myszą, parapetem, kuwetą, a potem jechać wiele kilometrów w zupełnie obce miejsce? Tylko ludzie mogli wymyślić podobną niedorzeczność. Dlatego, gdy dzbanek zobaczył, że pani Daria robi kanapki na drogę, a pan Marian wyciąga walizkę, natychmiast czmychnął do ogrodu. Pst! usłyszał spod schodów na werandę. Tutaj! Agatka najwyraźniej także nie zamierzała nigdzie jechać. Przytuliła się do kamienicznego muru i zrobiła dzbankowi miejsce. Pachniało tu ziemią i wilgocią. Przez szpary w drewnianych stopniach wpadały promienie słońca. Drobinki kurzu wirowały w powietrzu. Cegły były przyjemnie chłodne. Dzbanek popatrzył pytająco na dziewczynkę. Fortepian mruknęła agatka. Mama wymyśliła, że pojadę na obóz pianistyczny. A ja wolę zostać i poćwiczyć na perkusji Bo Agatka zamierza zostać w przyszłości perkusistką W jej pokoju stoją bębny, talerze oraz werble Lubi je stokroć bardziej od kupowanych przez babcie lalek Wprawdzie taka na przykład lalka Barbie jest chuda jak perkusyjna pałeczka I od biedy da się nią bębnić, ale dość szybko traci głowę Barbie, nie Agatka Agatka nigdy nie traci głowy nawet gdy zdarzy jej się zniszczyć wszystkie pałeczki, ołówki, długopisy czy patyki, nawet gdy kolejnej lalce odpada głowa, Agatka nie przerywa ćwiczeń. Przeciwnie, bębni dalej palcami. Bębni, żeby ćwiczyć. Artysta musi ćwiczyć. Agatka zamierza kiedyś grać w zespole rockowym i na pewno będzie bębniła szybciej i głośniej niż wszyscy chłopcy na świecie. Pytanie tylko, jak przekonać mamę, że fortepian to nie jest instrument dla jej córki. Agatka oparła się wygodniej o chłodny kamieniczny mur i westchnęła. Potem zerknęła na dzbanka, który leżał obok z przymkniętymi powiekami. Promienie słońca wciskały się pomiędzy deski werandy, malując na kociej sierści jasne smugi. Dzbanek wyglądał teraz jak klawiatura pianina. Agatka uśmiechnęła się, a potem sięgnęła po leżące kawałek dalej stare plastikowe wiaderko. Wystukała palcami jakiś rytm. Dzbanek otworzył oczy. I wtedy deski nad ich głowami skrzypnęły. Agatka? Usłyszeli głos pana Mariana. Agatka zamarła i przyłożyła palec do ust. Dzbanek zmrużył oczy na znak, że rozumie. Agatka? Pan Marian przystanął tuż nad nimi. Jest? Głos należał do pani Darii. Usłyszeli, że zatrzymuje się na krawędzi drewnianych schodów. Może poszła do Jordanka? powiedział bez wiary w głosie pan Marian. Bez pytania? Była rozżalona, wiesz jak jest. Pan Marian westchnął i ruszył w stronę drzwi balkonowych. Pójdę sprawdzić. Po godzinie już nikomu nie było do śmiechu. Ani coraz bardziej zaniepokojonej pani Darii, ani panu Marianowi, który obszedł chyba wszystkie zakątki saskiej kępy. Ani też agatce. Nie bardzo wiedziała, jak honorowo wycofać się z pomysłu spędzenia wakacji pod schodami. Po pierwsze, było tu niewygodnie. Po drugie, agatka zaczęła robić się głodna. A po trzecie, dzbanek spał sobie w najlepsze, zamiast odganiać od dziewczynki pająki. Dlaczego dorosłym nie przychodzą do głowy takie oczywistości, jak zajrzenie pod drewniane schody? A może by tak po prostu wyjść? Szepnęła Agatka, próbując wyprostować zdrętwiałą nogę. Powiem, że dopadła mnie drzemka. Nie uwierzą! ziewnął przebudzony dzbanek. To, co może zmęczyło mnie słońce? zasapała Agatka. Schowałam się w cieniu i. i zastełam. Nic wielkiego. E, naciągane! Dzbanek przymknął oczy. Ja bym stąd nie wychodził. Gadam z kotem, uświadomiła sobie nagle Agatka. Na dodatek. Rozumiem go! zawołała z przestrachem. I wtedy. Do you speak spider Lingua? odezwał się pająk z walizką na kółkach. I'm sorry, only kocisz! stęknęła agatka. Pan na wakacjach? Pani, a nie pan! wrzasnął pająk. Agatka, co się z tobą dzieje? Agatka podniosła głowę i rozejrzała się po klasie. Otaczały ją rozbawione twarze koleżanek i kolegów ze szkoły muzycznej. Siedziała przed pianinem. To, co chwilę wcześniej wydawało się jej pomalowaną słońcem kocią sierścią, było czarno-białą klawiaturą nielubianego instrumentu. Przepraszam, pomyliłam panią z pająkiem, wyznała Agatka, budząc się z marzeń. Wyobraziłam sobie, że już są wakacje. Klasa parsknęła śmiechem. Pani od rytmiki pokręciła głową. A kilka ulic dalej kot dzbanek tłumaczył pająkowi, jak dojść na starówkę. koniec roku szkolnego. Ty z nią porozmawiaj, zażądała pani Daria, stając przed swoim mężem. Moje argumenty do niej nie docierają. Pan Marian podniósł głowę, zna scenariusza i spojrzał na żonę nieprzytomnym wzrokiem. Scenariusz. Dokładny opis filmu, a także słuchowiska radiowego czy spektaklu artystycznego, w którym scena po scenie jest opisane, jak rozwija się akcja i co w jej trakcie mówią występujące w utworze postacie. Od kilku godzin uczył się na pamięć nowej roli. Wreszcie miał szansę zagrać w czymś innym niż reklama w prawdziwym filmie wprawdzie straszliwie głupim ale zawsze. Pan Marian miał już powyżej uszu wcielania się w rzadkiewki, słoiki majonezu, tabletki na trawienie czy inne medykamenty. Ostatnio spędził całe dwa dni na planie zdjęciowym przebrany za gigantyczny czopek, ale teraz zagra kapitana statku kosmicznego. Brak kontaktu, zapytał, wczuwając się w rolę. Całkowity, potwierdziła pani Daria. Ja do niej coś mówię, a ona nic. Trzeba sprawdzić procedury. Pan Marian przekartkował scenariusz. Procedury są znane, zasapała pani Daria. Jest koniec roku, więc agatka ma nałożyć białą bluzkę, a nie koszulkę z napisem ACDC. Pan Marian nerwowo przerzucił kilka stron. To może być za mało, zawołał. Myślisz, że powinna nałożyć jeszcze żakiecik? Skafander z termoosłoną i z zapasem tlenu na co najmniej godzinę, zdecydował pan Marian, energicznie podrywając się na równe nogi. Potem doskoczył do stołu, sięgnął po solniczkę i przemówił do niej nieznoszącym sprzeciwu głosem. Wyłączyć napęd atomowy, przygotować się do lądowania. Agatka, która podsłuchiwała rodziców z korytarza, zajrzała ostrożnie do kuchni. Temperatura na zewnątrz 1642 stopnie Celsjusza, referował pan Marian, sprawnie przekładając widelce z przegródki do przegródki. Atmosfera azotowa, nieprzyjazna, brak śladów życia, zagrożenie napromieniowaniem. To może ja w ogóle nie pójdę do szkoły? wykrztusiła Agatka. Spokojnie, żołnierko, wyciągniemy cię z tego wrzasnął pan Marian doskakując do lodówki. Załoga uzbroić pociski. I wyjął coś ze środka. Marian, zostaw te jaja. Pani Daria wyglądała na zirytowaną, i przestań je sobie robić. Twoja córka kończy dzisiaj drugą klasę. Tak szybko? szepnął pan Marian, teatralnie łapiąc się za serce. Musieliśmy wpaść w czarną dziurę. Agatka zachichotała. Kot dzbanek, który do tej pory był tak doskonale przyczajony, że żaden z czytelników nie dostrzegł go w tym opowiadaniu, wyszedł niespodziewanie na środek kuchni. Uwaga, obcy! Huknął pan Marian. Załoga na miejsca. Strzelać tylko na rozkaz. Jeszcze słowo wycedziła pani Daria, a zobaczysz prawdziwą czarną dziurę. Pan Marian zamrugał. Wyglądał, jakby obudził się ze snu. Powiedz Agatce, że nie pójdzie tak ubrana na zakończenie roku szkolnego. Pani Daria z trudem hamowała złość. Albo ja tobie coś powiem. Dzbanek miałknął. Pan Marian spojrzał na niego rozkojarzonym wzrokiem. Nawet o tym nie myśl. Powiedział nagle, grożąc mu palcem. Nigdzie w tym futrze nie pójdziesz. Dzbanek czmychnął. Agatka także. A potem włożyła białą bluzkę, mając nadzieję, że to ją uchroni przed czarną dziurą. Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Raz na dwa lata mieszkańców kamienicy, w której mieszka kot dzbanek, ogarnia krótkotrwałe szaleństwo. Dzieje się to podczas mistrzostw Europy lub świata w piłce nożnej. Pan Grzegorz porzuca wówczas pisanie książek i przygotowuje specjalną planszę, która potem przez prawie trzy tygodnie wisi na parterze przy skrzynce pocztowej. Na planszy jest mnóstwo rubryk i napisów, których dzbanek nie rozumie, bo jest kotem. I nie wszystko musi rozumieć. Wie jednak, że są tam zapisane imiona mieszkańców kamienicy, dzieci także, a nawet imię jego, kota dzbanka. Wie także, że przed każdym meczem trzeba zapisać w odpowiednim miejscu przewidywany wynik spotkania. Po meczu pan Grzegorz sprawdza, kto trafił, a kto nie. Za trafne wytypowanie wyniku można otrzymać trzy punkty. Jeżeli komuś nie uda się przewidzieć dokładnego wyniku, ale przynajmniej prawidłowo wytypuje zwycięzcę, dostaje jeden punkt. W innych wypadkach można liczyć wyłącznie na zero. Dzbanek wie, co to jest zero. Zero to na przykład pusta miseczka z jedzeniem. Dzbanek, teraz ty. Agatka postawiła na podłodze włączony kalkulator. Ile goliz dobędą nasi? Zaciekawiony dzbanek przycisnął nosem któryś z klawiszy kalkulatora. Dziewięć, mruknęła Agatka, wypełniając odpowiednią rubrykę. A przeciwnicy, dzbanek stanął przypadkowo na jednym z przycisków. Cztery, odczytała Agatka. I tak przed każdym meczem. Julek i Tomek. Lubią efektowne wyniki, na przykład 67 do 11. Na pewno? pyta ich tata. Nie, nie. Tomek w ostatniej chwili zmienia zdanie. 67 do 16. Tak, zapisz 67 do 16. Pan Rafał zapisuje, co trzeba na tablicy, a potem zerka na młodszego synka. Tyle, ile mówiłem. Julek jest uparty. 67 do 11. Pan Rafał kiwa z powagą głową i sięga po mazak. A potem. Wypełnia także i swoją rubrykę. Typując zawsze rozsądnie, bo pan Rafał, jak na prawnika przystało, jest rozsądny. Zapisuje więc 10 albo 00. Za dokładne wskazanie remisowego wyniku można otrzymać trzy punkty, a za wytypowanie remisu, ale z nietrafionym wynikiem, jeden punkt. Pani grażyna włącza się do zabawy głównie dlatego, żeby nie psuć jej chłopcom, ale czasami nawet nie wie, jakie drużyny grają. Podobnie jak pani Zosia, żona pana Grzegorza. Wpisują więc, co im przyjdzie do głowy, na przykład dwa do jednego, bo kupiły dwa kilogramy ziemniaków i jedną młodą kapustę. Pan Grzegorz ma inny sposób. Pan Grzegorz kieruje się intuicją, przeczuciem. Robi natchnioną minę, zupełnie jakby pisał bajkę, a potem wypełnia rubryki na kilka dni naprzód. Pan Marian gardzi taką metodą. On do ostatniej chwili czyta o poszczególnych drużynach, o kondycji zawodników, sprawdza, jak sobie radzili w poprzednich meczach, słucha opinii telewizyjnych ekspertów i dopiero na pięć minut przed meczem wpisuje głęboko przemyślany wynik. O dziwo, metoda pana Mariana przynosi dokładnie takie same efekty jak metoda pana Grzegorza, czyli żadne. Po finałowym meczu okazuje się przeważnie, że w kamienicznych trzytygodniowych mistrzostwach znów zwyciężyła Agatka. Jej metodę można określić słowami: nie przejmować się za bardzo, ale przynajmniej sprawdzić, kto dzisiaj gra. To wystarcza. Jednak ostatnie mistrzostwa przyniosły sensacyjne wręcz rezultaty. Pan Grzegorz długo zliczał punkty, nie wierząc własnym oczom. Potem poprosił, żeby i pan Marian je zliczył. Pan Marian z pomocą zabranego Agatce kalkulatora kilkakrotnie sprawdził wynik i nie dowierzając sam sobie oraz kalkulatorowi, który nosił wyraźne ślady kocich pazurów, poprosił o pomoc także pana Rafała. Gdy i pan Rafał po parokrotnych obliczeniach potwierdził, że wszystko się zgadza, mieszkańcy kamienicy stanęli w ogródku, aby nagrodzić zwycięzcę oklaskami. Trzecie miejsce chrząknął pan Grzegorz, zaglądając do notesu zajęła. Pani Daria strzepnęła niewidoczny pyłek z bluzki Zosia dokończył pan Grzegorz. Pani Zosia była zaskoczona nie mniej niż pani Daria i pozostali sąsiedzi. Teraz, trzy tygodnie po rozpoczęciu mistrzostw, nie była nawet w stanie przypomnieć sobie, czy to były mistrzostwa w piłkę nożną, czy też w siatkówkę a tu proszę brązowy medal. Drugie miejsce, westchnął pan Grzegorz, zajęli egzekwo. Jak? Agatka spojrzała na pana Mariana. Razem, wyjaśnił pan Marian. Julek i Tomek, dopowiedział pan Grzegorz. Zdobyli dokładnie tyle samo punktów. Brawo! Pani Grażyna zaczęła entuzjastycznie oklaskiwać swoich synków. A pierwsze miejsce, pan Grzegorz poprawił kołnierzek koszuli, zajął, zapadła cisza. Zajął pan Grzegorz wyraźnie miał problemy z powiedzeniem tego głośno. No kto? Pan Rafał nie wytrzymał napięcia. Kot dzbanek. Pan Grzegorz rozwiał w jego nadzieję. Pierwsze miejsce w naszych kamienicznych zawodach zajął dzbanek. Co szybko stało się sensacją na całej saskiej kępie, bo pan listonosz dostrzegł następnego dnia wypisane na tablicy ostateczne wyniki. I o wszystkim opowiedział sąsiadom. Remont. Kot dzbanek zna wiele pająków, ale zdecydowanie najbardziej lubi Alfreda i Fryderyka, którzy od wieków mieszkają w piwnicy, tej od strony ogródka. Odwiedza ich przy każdej możliwej okazji, choć tych okazji wcale nie ma zbyt wiele. A wszystko przez panią Darię. Pani Daria uważa, że piwnica nie jest odpowiednim miejscem dla kota. Przecież tam jest pełno gratów, tłumaczy dzbankowi. No właśnie miałczy z zachwytem dzbanek. Ciemność, kurz i pająki dorzuca pani Daria. Właśnie, właśnie ekscytuje się dzbanek. A może nawet szczury. pani Daria robi grymas obrzydzenia. Dzbanek zaś aż podskakuje z radości. Niestety nie wie, jak przekonać panią Darię, że piwnica jest dla niego tym samym, co plac zabaw dla Julka i Tomka, tym samym, co biblioteka dla pana Grzegorza, tym samym, co sklep z sukienkami dla pani Zosi, tym samym, co granie w teatrze dla pana Mariana. Nie ma mowy, mówi pani Daria, gdy dzbanek próbuje wymknąć się na klatkę schodową. Zresztą wymknięcie się na klatkę schodową to dopiero połowa sukcesu. Potem trzeba sforsować drzwi do piwnicy, a te są przeważnie zamknięte na klucz. Oczywiście czasami ktoś tam przychodzi, na przykład pani Grażyna, mama Tomka i Julka, żeby wynieść karton niepotrzebnych już zabawek, albo jej mąż, żeby sprawdzić, czy piec podgrzewający wodę dobrze działa, albo pan dozorca, który w jednym z piwnicznych schowków trzyma miotły i szufle do odgarniania śniegu. Tak, wtedy można wyczekać na odpowiedni moment i wśliznąć się cichaczem do środka. Teraz tylko parę schodków w dół, ukradkowy skok w boczny korytarzyk i oto wejście do wiecznie zacienionego apartamentu Alfreda i Fryderyka. Alfredzie? Mamy gościa? Obwieszcza Fryderyk, wylegując się w kącie na wyściełanej kurzem pajęczynie. Szczurek Maurycy? pyta wiszący pod sufitem Alfred. Cztery pary oczu, a ślepy jak nie topesz, chichoczy Fryderyk. Toć to dzbanio. A, dzbanio. Alfred zjeżdża z góry sprawnie jak alpinista. Dawno nie widziany gość. Tęskniliśmy. Dzbanek nie musi niczego tłumaczyć. Wszystko jest jasne. Wpadałby tu codziennie, gdyby tylko była taka możliwość. Coś do picia? Pyta Fryderyk, zerkając na zawilgotniałą rurę pod sufitem. Albo do przekąszenia? Alfred wskazuje wiszące w spiżarni suszone muchy. Dzbanek dziękuje uprzejmie, potem wchodzi na stertę starych ubrań, mości się tam wygodnie i przymyka oczy. Jest mu tu dobrze. Co tam w wielkim świecie? Pyta Alfred. To znaczy nad sufitem, precyzuje Fryderyk. Jakieś zmiany? Dzbanek otwiera oczy i przypomina sobie, że istotnie, ma im coś do przekazania. Przecież po to tu między innymi przyszedł. Po chwili Fryderyk aż zaplątuje się z wrażenia we własnej sieci. Żartujesz! woła. Remont? Tutaj? Alfred zjeżdża jeszcze niżej. W piwnicy? Dzbanek potwierdza. Ale kiedy? Tego dzbanek nie wie. Wie za to, że pan Marian postanowił urządzić tu salę prób. Czy raczej salkę teatralną z minisceną i z miniaturową widownią? Będzie zapraszał mieszkańców kamienicy, aby mogli podziwiać go w teatralnych monologach. Monolog. Dłuższa wypowiedź jednej postaci kierowana do siebie albo bezpośrednio do widza lub czytelnika. Fryderyk milczy wstrząśnięty. Za to Alfred niespodziewanie wygląda na zadowolonego. Właściwie już dawno chciałem coś tu zmienić, mówi. Trzeba było powiesić sobie zdechłą ćmę na ścianie złości się Fryderyk. Bardzo śmieszne. Alfred przewraca wszystkimi ośmioma oczami. Remonty są męczące, a nie śmieszne. Przecież możemy się na jakiś czas wyprowadzić. A niby dokąd? A choćby do naszej letniej pajęczyny pod werandą. Dzbanek słucha ich jednym uchem, a drugim nasłuchuje kroków pani Darii, która chodzi tuż nad nimi, a każde jej stąpnięcie sprawia, że z piwnicznego stropu sypią się zakurzone obłoczki. Pani Daria chyba go szuka. Nawet na pewno. Dzbanek słyszy swoje imię. Czeka jednak na magiczny dźwięk. Magiczny dźwięk to odgłos wsypywanej suchej kociej karmy do plastikowej miseczki. Jest! Nareszcie! Chłopaki, muszę lecieć! Miałczy, opuszczając ulubioną stertę ubrań. Do zobaczenia za jakiś czas! Okazało się, że za jakiś czas oznaczało miesiąc później, bo dzień po wizycie u Alfreda i Fryderyka do piwnicy weszła ekipa remontowa. Pająki w pośpiechu ruszyły do letniej pajęczyny pod werandą. A że każdy remont kiedyś się kończy, już w połowie sierpnia Alfred i Fryderyk mogli wrócić. Przyznaj, Alfred rozejrzał się z uznaniem dookoła. Efekt jest imponujący. Rzeczywiście. Piwnica zmieniła się nie do poznania. Przed miniaturową sceną stało w dwóch rzędach dziewięć krzeseł dla wszystkich mieszkańców kamienicy. Ściany pomalowano na czarno. Wisiały teraz na nich portrety pana Mariana w przeróżnych strojach: króla, ducha, rycerza, poety. Brakowało tylko zdjęć w kostiumach marchewki, patelni lub czopka. Kostium, strój, w którym występuje aktor. Przy dyplomie ukończenia Akademii Teatralnej znalazło się miejsce na starannie oprawione wycinki z recenzjami. Recenzja fachowa ocena jakiegoś dzieła, na przykład książki, filmu czy przedstawienia. Piwniczne okienka zniknęły za aksamitnymi zasłonkami. Na stoliku pod świecznikiem szczerzyła się gipsowa czaszka. Słowem, piwnica wyglądała jak nieduża, ale klimatyczna salka teatralna. Przyznaję, pięknie tu teraz! Odpowiedział Fryderyk, rozpakowując zapasy przywiezionych z urlopu komarów. Powinniśmy jakoś mu się odwdzięczyć! Alfred patrzył z przyjemnością na scenę. Dzbankowi? spytał Fryderyk. Panu Marianowi. Ale jak? Coś wymyślimy. I wymyślili. Gdy po kilku dniach pan Marian zaprosił wszystkich sąsiadów na uroczyste otwarcie kamienicznego teatru, okazało się, że scenę skrywa pięknie utkana kurtyna pajęczyny. Następnego dnia Dzbanek znowu wpadł z wizytą. Naprawdę mu się podobała? spytał uszczęśliwiony Alfred. Naprawdę, zapewnił Dzbanek. Krzyczał z radości jeszcze długo po północy. Słyszałeś, Fryderyku? Alfred zerknął każdym ze swoich ośmiu oczu na przyjaciela. Mówiłeś, że to niekoniecznie dobry pomysł, a tu proszę, aż krzyczał. I to jak? kontynuował Dzbanek. Pani Daria musiała kilkakrotnie prosić, żeby cieszył się ciszej, bo nie może zasnąć. Urocze! zawołał Alfred. Chyba zrobię mu jeszcze jakiś kostium. Zrób też zatyczki, poradził Fryderyk, bo pani Daria znowu nie zaśnie z tej radości. Puchar Ameryki. Wprawdzie o takich kotach jak dzbanek mówi się, że są zwykłymi dachowcami, ale to wcale nie oznacza, że dzbanek kocha chodzić po dachach, zwłaszcza odkąd spadł na głowę pana Mariana. A było tak. Widać coś? Darł się pan Grzegorz, stojąc na dachu i kręcąc staroświecką anteną. Nic! wrzeszczeli siedzący na parterze pozostali mieszkańcy kamienicy. Bo od dawna jest tu taki zwyczaj, że ważne zawody sportowe oglądają wspólnie. A cóż może być ważniejszego od regat, w których najszybsze żaglówki świata ścigają się o puchar Ameryki. Na przykład opera, wtrąciła pani Zosia. Co opera? Zdziwił się pan Marian, patrząc z niepokojem na skaczący obraz. Opera może być ważniejsza, wyjaśniła pani Zosia. Pan Marian spojrzał na nią z politowaniem i już chciał coś powiedzieć, gdy z wysoka znowu dał się słyszeć głos pana Grzegorza. A teraz. Nadal nic. Obraz był szary jak morska piana. Jeszcze kreskówki, powiedzieli Julek i Tomek. Kreskówki mogą być ważniejsze. Pan Marian zgromił ich wzrokiem. I filmy o perkusistach, wtrąciła Agatka. I o gitarzystach, westchnął Kacper. I o jedzeniu, dodała pani Grażyna. Albo o podróżach, dorzucił pan Rafał. Zwłaszcza o zwierzętach, zgodziła się pani Daria. A właśnie gdzie dzbanek? Rozejrzeli się, ale dzbanka nie zauważyli, bo też zauważyć nie mogli. Dzbanek już kilkanaście minut wcześniej wykorzystał zamieszanie, wymknął się na klatkę schodową, pognał na drugie piętro, wspiął się z gracją pod drabinie na poddasze, a stamtąd przez odemknięty włas wyskoczył na dach. Pan Grzegorz ciągle kręcił na wszystkie strony umocowaną do komina anteną. No i jak? wrzasnął. Trochę lepiej! Dobiegło ich gdzieś z dołu z ogrodu, choć nadal śnieży. Śnieży? Zaintrygowany dzbanek podszedł ostrożnie do krawędzi dachu. Reszty nikt dokładnie nie pamięta. Gdy zamroczony pan Marian otworzył oczy, ujrzał kilka pochylonych nad sobą twarzy i jeden szary pyszczek. Nadal śnieży, wystękał. Wszystko przez te szare chmury. Masz, przyłóż to sobie do głowy, powiedziała z troską pani Daria. Puchar? Ucieszył się pan Marian. Pucharek, usłyszał w odpowiedzi. Z lodem, żeby ci głos nie urósł do rozmiarów Ameryki. Dwa oblicza pana Grzegorza. Ludzie, zdaniem kota dzbanka, dzielą się na dwa rodzaje. Na tych, którzy go karmią oraz na całą resztę, przy czym tych drugich jest niestety więcej. Z kolei ludzie, którzy go karmią, dzielą się na następne dwie grupy. Na tych, którzy wsypują do miseczki tylko tyle jedzenia, żeby dzbanek mógł zaspokoić głód, oraz tych, którzy wsypują do miseczki tyle jedzenia, żeby dzbanek mógł zaspokoić głód, oraz łakomstwo. Tych drugich jest niestety mniej. Pani Daria i jej mąż należą do tej pierwszej grupy. Napełniają miseczkę ledwo-ledwo i jeszcze mówią, że to dla dobra dzbanka. Ale gdy wyjeżdżają na wakacje, dzbankiem zajmuje się pan Grzegorz. Pan Grzegorz uważa, że skoro dzbanek musiał zostać sam w domu, to niech przynajmniej ma coś z życia. Napełnia mu więc miseczkę po same brzegi. Niestety i pana Grzegorza można podzielić na dwa typy panów Grzegorzów. Jeden typ to pan Grzegorz, który jest właśnie w trakcie pisania jakiejś książki. Nazwijmy go roztrzepanym bajkopisarzem. Drugi typ to pan Grzegorz, który nie jest w trakcie pisania żadnej książki. Nazwijmy go życzliwym sąsiadem. Dzbanek nigdy nie wie, który pan Grzegorz do niego przyjdzie. Roztrzepany bajkopisarz czy życzliwy sąsiad? Gdy przychodzi życzliwy sąsiad, to dzbanek może liczyć na głaskanie po karku, drapanie za uchem, miseczki pełne jedzenia, świeży żwirek w kuwecie, a nawet na wypuszczenie do ogródka. Gdy przychodzi roztrzepany bajkopisarz, dzbanek wie, że może wydarzyć się wszystko. Że pan Grzegorz zamiast niego pogłaszcze kanapę, podrapie fotel, do miseczek wsypie żwirek, a do ogródka wypuści kuwetę. Nic więc dziwnego, że dzbanek woli odwiedziny życzliwego sąsiada. Ale tym razem pod sam koniec wakacji nawiedził go roztrzepany bajkopisarz. Zgłodniało kocisko? Wymamrotał zamykając za sobą drzwi. Miał nieobecny wzrok i przygarbioną sylwetkę zupełnie jakby ostatnie godziny spędził siedząc skurczony nad klawiaturą komputera. Dzbanka przeszedł dreszcz. Na pewno zgłodniało. Odpowiedział sobie pan Grzegorz. Wszedł do kuchni, sięgnął po suchą karmę dla kotów, zjadł parę kulek, a resztę wsypał do kuwety. No i co ty dzbaneczku porabiałeś cały dzień? spytał wcale nie oczekując odpowiedzi. Wziął miseczki, wypuścił je do ogródka, czule pogłaskał torbę ze żwirkiem, a potem podrapał sam siebie za uchem. Miał! upomniał go dzbanek. Wiem, wiem, nudy. Westchnął pan Grzegorz. Usiadł na kanapie i ziewnął szeroko. Ale wakacje już się kończą, oni jutro wracają, a idzie do szkoły, będzie wesoło, zobaczysz. Wstał, żeby zasunąć rolety antywłamaniowe, lecz były już zasunięte, więc musiał je odsunąć, aby znowu je zasunąć, bo obiecał panu Marianowi, że będzie to robił codziennie wieczorem. Ciemno, no nie? ziewnął ponownie. Dziwne, koniec sierpnia, a ciemno jak zimą. Zapalił światło i spojrzał na kota banka nieprzytomnym wzrokiem. No, ale dosyć tego gadania, wybełkotał. Wracaj do pisania. Po czym wypuścił dzbanka na klatkę, życzył mu weny twórczej, a sam poczłapał do sypialni i kocim zwyczajem ułożył się w poprzek łóżka. Nie pospał jednak zbyt długo. Grzegorz, to ty wystękał niewygodny materac. Obudź się! Materacu, ziewnął Grzegorz. Mówisz głosem mego sąsiada, Mariana. Bo ja jestem Marianem, odstęknął materac. Leżysz mi na brzuchu. Na wszystkim leżysz, materac zapiszczał głosem pani Dari. Pan Grzegorz otworzył oczy i nagle do jego głowy wkradło się podejrzenie. Czyli wróciliście, tak? zapytał. Wakacje się skończyły? Już dwa dni temu. Jęknął pan Marian, zapalając lampkę przy łóżku. Wyglądał na porządnie zmaltretowanego, podobnie zresztą jak pani Daria. Jest środek nocy. To oznacza, wrzasnął pan Grzegorz, że dwa i pół dnia temu miałem skończyć książkę. Po czym zerwał się na równe nogi, wybiegł z sypialni, wyskoczył na klatkę schodową, potknął się od zbanka i pobiegł na drugie piętro. Nie wiem, czy to dobry pomysł. Powiedziała kwadrans później pani Daria, tuż przed zaśnięciem, aby to właśnie Grzegorza prosić o pomoc przy dzbanku. Ja też nie wiem, mruknął pan Marian, masując obolałe żebra. To znakomity pomysł! Miałknął cichutko dzbanek, leżąc kocim zwyczajem w poprzek łóżka. Można się albo najeść, albo naśmiać, albo i to, i to. Z kim będzie mi lepiej?